Zdrowia, szczególnie dla polityków, wariatów, socjalistów, demokratów. Gdzie? No oczywiście, w Kalifornii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Politycy, a konkretnie gubernator Kalifornii powiedział, że będzie szukał i ścigał spekulantów i tych, którzy zarabiają na biednych pracownikach, na plecach ludu pracującego miast i wsi w Kalifornii. Jak to się stało? No stało się to tak, że benzyna w Kalifornii kosztuje ponad 4 dolary, a reszta Ameryki benzyna kosztuje mniej więcej 2,5 dolara, także 1,5 dolara różnicy. No i gubernator przyszedł, powiedział, musimy znaleźć winnych, trzeba ich ukarać. No, ukarać. Tyle tylko, że ta cena, no to nie jest z jakichś bezpodstawnych spraw, tylko z bardzo poważnych spraw i w zasadzie spowodowanych przez terrorystów ekologicznych i czerwonych socjalistów w Kalifornii, którzy w zasadzie, no to oni chcieliby, żeby benzyna kosztowała 10 dolarów, no bo jakby była 10 dolarów, to ludzie by zaczęli jeździć chyba na hulajnogach i na rowerach i tego rodzaju oni mają rozwiązania, no ale niestety w Ameryce jest to niemożliwe. I obrona ludzi pracujących miast i wsi bez gubernatora prędzej czy później wywali tego gubernatora na pysk. No bo dlaczego to się dzieje? No, gubernator się zdziwił, przypuszczalnie jeździ państwowym czy tam stanowym samochodem i nie wie, że ta benzyna wzrasta nieustannie. No, ale wzrasta, dlatego że te wszystkie przetwórnie, rafinerie tej benzyny w Kalifornii, no to miały problemy. Dlaczego miały problemy? No bo prądu zaczynało brakować. A dlaczego prądu zaczynało brakować? No dlatego, że wszystkie te linie przesyłowe elektryczne, które są, w zasadzie muszą być obcinane drzewa. No w Kalifornii ogólnie to jest sucho, tak? Tam jest taki klimat. Przy Pacyfiku jest dosyć suchy klimat i tam nie jest zielono, tam jest bardziej tak żółto-brązowo, trawa sucha, krzaczory suche, różne, ta ściółka to jest sucha, jak się zaczyna palić, to się pali, ale największe problemy z elektrowniami czy firmami, które sprzedają prąd, to jest to, że ludzie zabraniają ścinania tych gałęzi naokoło, no i każą i w zasadzie jak linia taka się zerwie, no to spada i ten prąd tam iskrzy, no i to się zapala i to ciągnie. Dlaczego tak się dzieje? No bo ludzie nie chcą, żeby ścinać, no a do tego jeszcze stan Kalifornia zmusza te wszystkie firmy energetyczne do tego, żeby robiły dużo więcej rzeczy innych niż ty. Przesyłanie prądu i instalowanie tych nowych transformatorów, instalowanie nowych kabli i tak dalej, zmusza ich, żeby budowali jakieś stacje solarne tego rodzaju nowoczesnej energii, no to ci robią jedno ceną drugiego. I dlaczego rafinerie są w całym tym równaniu? No dlatego są, no bo nie miały prądu. No tak, nie mają prądu, no to nie mogą produkować. Jak nie mogą produkować, to ta benzyna musi być sprowadzana z innych stanów. A to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, no bo Kalifornia dla odmiany ma najwyższe standardy dotyczące energii, między innymi benzyny. Także samochody są produkowane pod benzynę. Benzyna, no tak, samochody są produkowane pod Kalifornię, benzyna jest produkowana pod Kalifornię, także jeżeli rafinerie w Kalifornii się zamykały, no to muszą sprowadzić jakimiś statkami, jakimiś kolejami i tak dalej, transportem, no i to kosztuje. No i wtedy nie ma się co dziwić, że to jest tak drogie. No w zeszłym roku, no dochodzi jeszcze do tego, że Kalifornia oczywiście jaka nowoczesna, socjalistyczna, demokratyczna wprowadziła coś takiego jak cap and trade, czyli to jest w zasadzie taki przykrywka, no i handel gospodarczy. No to tam z Kyoto to można
zrozumieć, o co to chodzi. No, w zasadzie to banda oszustów doszła do wniosku, że jak nie ma na czym zarobić, no to trzeba zarobić na powietrzu. No i jak się zarabia na powietrzu, no się daje limity państwo, czy kraj, czy stan, czy jakieś tam, no, urzędy dają zezwolenia. Najpierw robią ograniczenia, ile można zużyć tego dwutlenku węgla w powietrze. Później daje różne tam przydziały. No, masz tyle kredytów. No i jeżeli te kredyty, jeżeli coś produkujesz i wykorzystasz, no to wykorzystasz. Ale jeżeli teoria jest taka, że jeżeli weźmiesz wprowadzić jakieś oszczędności, żeby nie wyrzucać w powietrze tych nieszczęsnych zanieczyszczeń, no to możesz to sprzedać, a jak sprzedasz, to zarobisz. A jak zarobisz, no to możesz kupić lepsze urządzenia oczyszczające. No oczywiście Chiny czy Indie nie są w to włączone. Chiny mogą trzaskać ile chcą tych zanieczyszczeń, czyli mogą taniej robić wszystko. No i robią taniej wszystko, a wszystkie te bogate państwa, no to muszą wziąć na plecy Chińczyków czy Hindusów. No i to był też jeden z problemów w Kalifornii, bo oni w 2013 właśnie coś takiego zrobili. Steroryzowali większość tych producentów tą pokrywką i tym handlem. No i to wprowadziło to, że ludzie zaczęli handlować tymi kredytami, no i te niektóre i cena poszła do góry. W 2018 do tego wszystkiego to jeszcze dołożyli politycy demokratyczni, demokratów wprowadzili dodatkowy podatek na benzynę. Także jest podatek jest dużo, dużo większy w Kalifornii niż we wszystkich innych. No, do tej pory no to nie było $1.5 różnicy, czyli powiedzmy 4,15 do 2,5, ale była różnica powiedzmy 70-80 centów, no to też było. No i minister energii w Kalifornii powiedział, że w zasadzie no to nie ma tam żadnych nielegalnych aktywności w tych wszystkich rafineriach i tych miejscach, gdzie benzyna jest sprzedawana. Także no, każdy normalny może powiedzieć. Podatki, ta pokrywka i handel, no i w zasadzie te dodatkowe opłaty za to, że ta benzyna jest taka super czysta. Ludzie w zasadzie muszą płacić tą benzynę czystszą, no bo nikt tego nie chce robić. No i później się zaczyna też, no jest hurt, no i jest detal. No i teraz jest kwestia tego, że zaczęli ścigać powiedzmy tych detalistów, czyli te stacje benzynowe. No stacje benzynowe to mają te wszystkie naklejki tych dużych firm, czy Shella, czy Chevrona i tak dalej, i tak dalej. No ale to one są, mają koncesje, tak jak dużo hoteli ma po prostu koncesje i pod szyldem działa, tak samo te stacje benzynowe, no to są prowadzone tam taki mały biznes, czy tam średni biznes i jest rodzinny, no bardzo dużo właśnie tych najwyższa kasta Hindusów, czy Pakistańczyków bardzo często kupują te stacje, nie przyjeżdżają kulisi z gdzieś tam z Kalkuty, tylko ta najwyższa, najbogatsza kasta w zasadzie, tak jak Hindusi z jednego rejonu Indii opanowali jedną z tych sieci motelowych, no to stacje benzynowe też są opanowywane. No i oni mają tam powiedzmy narzut 30 centów na galonie, a nie tak jak w większości stacji benzynowych w pozostałych
Stanach około 7-8 centów na galonie. No jest różnica, że to jest powiedzmy 4 dolary, a tu 2,50, także wiadomo, że jeżeli jest półtora raza więcej, to i ten narzut jest półtora raza więcej, ale to jest dlatego, że powiedzmy płaca minimalna wzrosła w Kalifornii. Płaca minimalna wzrosła w Kalifornii i ostatnie 4 czy 5 lat, no to w zasadzie płacy dla tych ludzi, którzy pracują na stacjach benzynowych, płaca podniosła im się mniej więcej o 50%, także to jest tam 8-10%, nawet więcej, z 15% powiedzmy rocznie wzrastają te płace, no bo wzrastają płace minimalne i tak dalej. No to jak płace wzrastają, no to ten właściciel podwyższa te ceny. Do tego właściciele tych stacji benzynowych, no to oni są opodatkowywani od zysku. A jak są opodatkowywani od zysku, no to oni w zasadzie są w tej granicy nie średniej klasy. No oni zarabiają tam po 150, 200, 300 tysięcy, no to oni też są opodatkowywani dużo więcej niż taki człowiek, który tam śruby przykręca. Także ten podatek procentowy jest wyższy, no to oni też robią większy narzut. No nie trzeba w zasadzie jakiegoś eksperta ekonomii, żeby to wszystko zrozumieć. No, socjaliści po prostu przychodzą i mówią, wszystko można zrobić, wszystko można załatwić, wszyscy mogą być piękni i bogaci, a nie biedni i chorzy. No okazuje się, że jednak nie może. Gubernator powiedział, że będzie ścigał te wszystkie rafinerie, żeby i pilnować ludzi, no ale ludzi wygląda na to, że prędzej czy później w tej Kalifornii to zrozumieją, że ci środowiskowi terroryści, no to jest po prostu jedna wielka banda oszołomów. A najgorsze jest to dla tego gubernatora, to jest to, że te podatki, które szły, które są zabierane z benzyny, które było powiedziane, okej, budujemy powiedzmy autostrady za te podatki, to będą autostrady i drogi i wszystko będą lepsze, to on powiedział, a bierzemy część tej kasy, co miała być przeznaczona na autostrady, bierzemy część tej kasy z tej benzyny, którą wszyscy płacą, żeby lepiej jeździć, bierzemy te pieniądze, żeby inwestować w firmy i kompanie, które będą wprowadzały technologię, która spowoduje mniej zanieczyszczeń w powietrze. No trzeba takiego gubernatora po prostu wywalić na pysk, szczególnie, że przez tych gubernatorów i przez tych polityków to ludzie nie mają prądu, bo kompanie elektryczne, energetyczne wyłączają te. Jak idzie jakiś huragan, czy jakieś duże tam burze, no to firmy, kompanie elektryczne po prostu wyłączają prąd i wyłączają 300, 400, 500 tysięcy ludzi, tylko dlatego, że jak te starawe kable, których oni w zasadzie chcieliby wymieniać, ale są ścigani, po prostu nie chcą, żeby były pożary. Kalifornia właśnie oskarżyła jedną z takich tych firm energetycznych na jakieś miliardy dolarów. No i firma energetyczna powiedzmy po prostu powiedziała, mamy was w nosie, tak? Także jednak komuniści wiedzą, jak wyciskać krew z kamienia, czy z benzyny, czy z tego człowieka, który płaci uczciwie podatki za tą benzynę i nic z powrotem nie dostaje. Pieniądze idą na ochronę środowiska, no i oczywiście dobre pensje. Wszystkie te organizacje są wypełniane pociotkami, kolegami, politykami i tak dalej, którzy tłumaczą wreszcie, że muszą płacić drogo za benzynę. Kalifornia jest szajbnięta, jest nieźle szurnięta, no i jest nie wiadomo, kiedy to się rozpadnie tam. Możliwe, że się nigdy nie rozpadnie, bo tam dużo przychodzi właśnie tych Meksykanów, no i demokraci mówią, że pomagają im, no a oni lubią po prostu taki socjalizm opiekuńczy, no to będą głosowali. Reagan był z Kalifornii, ale to dzisiejsza Kalifornia to jest kompletnie inna niż Kalifornia Reagana. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek zin-zin o codziennych powiadomieniach. Pisz, wysyłaj, polecaj, wrzucaj na Facebook czy na Wykop, gdzie się da. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.